Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Trojsto52 i moi drodzy, witam was w odcinku bonusowym z Kronik Mertany Archolos. W dzisiejszym materiale zajmiemy się listami gończymi. Jak widzicie, jest tutaj jeszcze jakaś jedna cmentarna, więc to jest prawdopodobnie chłop, którego mi brakowało w tym całym zadaniu, które myślałam, że nam się zbagowało. I chyba dalej się zbagowało mimo wszystko. Ponieważ zabiłam kolejną hienę cmentarną i nic mi to kompletnie nie dało. Natomiast chciałam tutaj sprawdzić przede wszystkim to i zacząć od tego. Nie wiem, czy możemy na przykład porozmawiać... Nie ma czego plądrować. ...z grabarzem na ten temat. Jak ci idzie twoja... A co tu nieboszczyki przynajmniej... Byłoby jednak ład... Hieny? Ano hieny. No wiemy. Najgorszej... Od dawna... Problemy były za... Kościół myśli, że to robota... Jakże... Kolejny dzień... No dobra, no... Jak widzicie, my już wyeliminowaliśmy te hieny cmentarne. Natomiast widzę, że nam to nic jakoś dużo nie daje. Wiecie co, a jakbym tak na przykład spróbowała... Jak już mamy taki... odcinek faktycznie tak, bonusowy... Tak. Wejść na przykład w tą hienę... No, widzę, że mi to kompletnie nic nie dało. Niczego tu nie znajdę. No dobrze, czyli widzę, że tutaj musimy dalej chyba jeszcze poczekać na więcej tych hien cmentarnych. Chyba, że jakimś cudem jakaś wlazła do kościoła. Ale bardzo w to wątpię. Nie no, gdzieżby. Dobra, czyli tutaj mamy sprawę z tymi hienami na razie nie do ruszenia. Najbliższym listem gończym, który przychodzi mi do głowy, jest Tuścioch. Chociaż tutaj w mieście też jest parę takich listów gończych. No, jest tego ogólnie trochę. Chłopaki, to on! Co to ma znaczyć? Byłeś taki miły dla mnie. Pomyślałam, że mógłbyś pomóc także moim znajomym. Serio? Chcemy tylko 10 sztuk złota na głowę. Proszę. Trzeba sobie pomagać. Mam nadzieję, że to pomoże. No nie wiem. Tylko dobrze je wykorzystaj. O, cholera, trzeba uciekać. Miło. Musimy odwiedzać cię częściej. Wiecie, zrobiłam to tylko właśnie dla expo, bo właśnie tak myślałam, że dostaniemy pewnie exp. Dobrze. Jest parę listów gończych, które mamy dzisiaj do zrobienia. Natomiast weźmiemy sobie najpierw może gońca Araxos, chociaż nie. Chociaż jeden jest też poza miastem. Kim ty jesteś? Podejrzany typ. Okej. Okay. Ciekawe, jak będziesz zbierał zęby z połamanymi łapami. Za moment to sprawdzę. Dobra, no to chodź. Widzę, że ci wszyscy bardzo chcą mnie klepać. Tutaj się nie walczy. Zapamiętaj. Także spoko. Widzę, że trochę aż mi grę przycięło. Dobra. To co? Myślę, że najpierw pójdziemy sobie na bursztynowe wybrzeże, ponieważ tam... Nawet złota nie ma. Ponieważ... Jestem zajęty. Nie chciałam z tą gadać. Ponieważ tam pojawiły się lodowe wilki, na przykład. Opuszczona jaskinia przy mieście, to też będzie dobrze. Natomiast najpierw bursztynowe wybrzeże. Te wilki są tutaj. Jak widzicie, nie powinno być z nimi większych kłopotów. Witam serdecznie. Może będę je pojedynczo jednak brała. Chociaż widzę, że i tak chyba zaatakują mnie w grupie. Oła, i tak się dałam ugryźć. I tak. No. Znalazłam też poza odcinkiem niedźwiedzia albinosa. Także też będziemy mogli się nim oczywiście zająć. W sumie nie wiem, na cholerę ja takie podchody robię w te wszystkie zwierzęta. Poza odcinkiem też poekspiłam troszeczkę. Oczywiście nie ruszałam dalej ruin Wardalu. Tam, gdzie skończyliśmy, tam faktycznie żeśmy skończyli. Wykonane listy gończe. Jak widzicie, dużo expa za takie wilki. Mamy też kanały do odwiedzenia. I tam też mamy jeden list gończy, także wydaje mi się, że dzisiaj też kanały odwiedzimy. Przejrzyjmy sobie te listy gończe. Niezaliczone informacje ogólne, wykonane listy gończe. Nie. Ogólnie listy gończe. Sprawdźmy sobie może od samego początku.
Mamy jeszcze tu ściocha oczywiście też do zrobienia, to na spokojnie. Mytnika chyba już żeśmy znaleźli. Tak, skrzydlaty potwór w kanałach. Okej, to też mamy kanały. Jakiś nowicjusz. Okej, dobra, jesteśmy już, widzę, na bieżąco. Także... dobrze. Na pewno tu ściocha będziemy robić za chwilę. Albinosa też. Przerośnięty krab to już mamy, bursztynowe wybrzeże. Agresywny Nordmarczyk. Mieszkańcy Silbach i Winnicy Rity. Okej. Okay. Mieszkańcy wielu dzielnic miasta na nowy rodzaj szczurów. To kanały. Tak. Rzekoma złodziejka to już też mamy. Dobra, to myślę, że do Winnicy Rity może byśmy się tepnęli do jaskini. I tego Nordmarczyka byśmy może poszukali. Ja nie kojarzę, żebym go znalazła. A to może być ciekawe. Chociaż z drugiej strony wolałabym ruszać tam, gdzie wiem, że na pewno coś będzie. Opuszczona jaskinia przy mieście. To możemy się udać, bo będzie nam prościej chyba z tego miejsca. Wybaczcie, że chodzimy po nocy, ale już jakoś tak wyszło, że się nie przespałam. Przestraszyłam się tego człowieka, zapomniałam, że zwłoki tutaj leżą. Chociaż w sumie tutaj do tego niedźwiadka też jest niedaleko tędy. Ale to raczej myślę, że weźmiemy sobie gońca, o matko, w tamtą okolicę. Widzę, że tu nie zbierałam tych strzał, ale to niech już zostaną. Ten zbuntowany nowicjusz znajduje się w tym miejscu, gdzie wykonywaliśmy ostatnio, parę odcinków temu, zadanie nowy na Archolos. I właśnie ten gościu powinien być gdzieś tutaj. Tutaj jest w ogóle jaskinia, której ja nie zauważyłam. Jest parę miejsc, które ominęłam, mimo że byliśmy obok. Na przykład okazuje się, że na te moczary mgliste jest teleport na przykład. Okej, okay, i ta jaskinia chyba tutaj jest, gdzieś z tym nowicjuszem. Także musimy uważać. Tak, do kanałów też zejdziemy. Teraz mając taką kuszę, nie powinno być problemów z tymi całymi nietoperzami. Poza odcinkiem ogólnie wyczyściłam sobie troszeczkę ekwipunek. Troszeczkę, to dobre powiedzenie. Teraz już w większości mam same dania, które możemy pić. Także to też na pewno jest na jakiś tam plus. I tutaj powinna być jaskinia gdzieś. Nie wiem, czy ta jaskinia to nie tutaj gdzieś. W tej skale. Nie, też nie. Ale dziwnie. Teraz to w ogóle mam wrażenie, że weszłam jakoś do miejsca, z którego nie da się wyleźć. Lepiej było się nie przychodzić. O właśnie, tutaj jest ten gościu. Oho, widzę, że mnie spowolnił. To niedobrze, bo on ma ten pięść wichru. Chyba. No właśnie, ma wir. Jak mnie wypierdoli, to jest po mnie. No nie jest dobrze. Cholera. No dobra. Ale jak widzicie, gościu jest przekokrzony. Nie wiem, czy to był wir, czy to była pięść wichru. Bo to są chyba dwa różne... czary. Pięść wichru? Pięść wiatru? Nie wiem. Wichru chyba. Nie mam pojęcia, czym on nie walnął, ale wiem, że wywaliło mnie to w kosmos. Ja się naprawdę nie zapisałam? Przed wejściem? Dobra, to wiecie co? Korzystając z okazji, to się wyleczymy tu. Mikstur też sobie troszkę narobiłam. Tak jak wspomniałam, sobie ogólnie urządziłam już mieszkanie u nas w tym... w mieście. Więc... no, jest już ciekawiej. Tutaj jest ta jaskinia. Jak najszybciej byłoby dobrze tam wejść.
Okej. Lepiej było tu nie przychodzić. Teraz masz inny czar na szczęście. O, jak widzicie, parę czarów z niego weszło. Jeszcze jakieś wino. Super. No i w sumie nic ciekawego już więcej. Czyli kolejny gościu jest na naszej liście. Niedaleko tutaj... Tam jest jakaś jaskinia? A tak! Do tej jaskini przyda się wejść, bo powinniśmy dotrzeć do Tuściocha na spokojnie, tą jaskinią. Tuścioch jest faktycznie cholernie tłusty i wielki. O, witam, do szczurki. Tak już a propos, przy okazji. Jak już mnie zaatakowały, to niech już będzie. Tutaj też się gobliny zrespiły w środku chyba. Słyszę? Chyba tak. Tak, jak najbardziej, także możemy wykoksić to całe towarzystwo. Fajnie by było. Marvin, czemu schowałeś kosę? Słyszę jeszcze. A to chyba wyżej. Tutaj jest przy okazji też złoże żelaza, więc możemy sobie wykopać. Spoczko. Z tych goblinów już nie będę nic zbierać. Jak widzicie, jest tutaj sporo dziadostwa na nowo. Gdzie te gobliniarskie? A tu jesteście. To wojownik był? What the hell? Słyszę dalej, ja nie widzę. Już widzę. Pięknie. I zaraz powinniśmy być przy Tuściochu. On sobie tutaj przesiaduje. Oczywiście te potwory tutaj nie ma ich, zanim nie zbierzemy listów gończych. To jest minus trochę. Dobrze. Jak widzicie, Tuścioch już do nas biegnie. Cholerstwo jedno wielkie. Jak widzicie, dosyć to gryzie. Ale list gończy wykonany. Tuścioch, dużo mięsa z niego. Fajnie. Tutaj też możemy sobie jeszcze wykopać parę złóż. Można skorzystać. Dobrze, ten Nordmarczyk. Mi się wydaje, że go na pewno jeszcze nie zabijałam chyba. Dalej, listy gończe. My jesteśmy teraz w tym miejscu. To jesteśmy w sumie blisko winnicy Valerio, więc możemy się do niej przebiec. I z winnicy przejedziemy się do kopalni Gildii Kupieckiej. Tam pójdziemy do obozu pszczelarzy. I będzie dobrze. Naprawdę dobrze. Będzie miło, serio. Ogólnie jak szukałam niedźwiedzia albinosa, bo nie wiem gdzie są wszyscy. Na część się natknęłam po prostu ekspiąc sobie poza odcinkiem. Także nie mam pojęcia gdzie są wszystkie potwory. I w ogóle przeciwnicy do listów gończych. Natomiast większość mniej więcej się orientuje gdzie są. Także to jest na pewno jakiś plus tej całej sytuacji. Cześć panie goniec Araxos. Hej. Zabierz mnie do... kopalni Gildii Kupieckiej. Będziemy mogli teraz zejść sobie tutaj na dół tą dolinką. I tam na dole będzie nas czekał niedźwiedź albinos. I nie tylko. Okazuje się, że jest też jaskinia z cieniostworami, o której nie miałam pojęcia, ponieważ wcześniej tam biegały wargi, które teraz już wybiłam. Przed konkretnym jaskinią są wargi. Także no... A jeżeli chodzi o jaskinię, no to mamy tam co innego. Czyli właśnie cięstwory. I to całą dużą grupę. Nie wiem czy... Na pewno minimum dwa. Nie wiem czy nie więcej. No i jak widzicie, tam na dole jest nasz niedźwiedź albinos. Wygląda naprawdę interesująco. Ciekawi mnie, ile będzie z niego expa. Na pewno będzie z niego fajne futerko na sprzedaż. To jestem tego na 100% pewna. Witam, panie niedźwiedziu albinosie. Chodź do mnie. Hello. O, ale jesteś wielki. Ała, jesteś wielki. Dosyć solidnie lejesz. I atakujesz też dosyć szybko. No, chciałeś mnie nawet okrążyć.
1000 expa za takiego niedźwiedzia albinosa. Mamy z niego oczywiście skórę, sadło, pazury oraz skórę niedźwiedzia albinosa. Super. To tak, podleczmy się troszeczkę, bo teraz będzie dosyć niebezpiecznie. Tych stworów jest dużo w tej jaskini. Albo jeden, znaczy albo dwa, albo więcej. W ogóle polowanie na cieniostwory teraz by się właśnie przydało zrobić. Nie wiem, czy czegoś nie zostawiłam jeszcze w tej okolicy. Tutaj byłam błotniaki po tej stronie, a po tej właśnie drugiej, gdzie jest to światło, były wcześniej wargi tutaj w okolicy. I właśnie tutaj jest jaskinia. I w tej jaskini, dosłownie jaskinia jest tutaj. I w tej jaskini mamy grupę cieniostworów. Rodzinkę. Powinno być z nich dużo expa. Chciałabym, żeby najpierw jeden wyleciał w moją stronę. Nie wiem, czy są dwa, czy jeden. Ała. Dobra. Z tym poszło całkiem sprawnie. Natomiast boję się, że zaraz jego kumpel do mnie przybiegnie. Kumpel albo koleżanka. No chodź, pani się stworzy. Nie wiem, ile ich tutaj jeszcze jest. Okej, pięknie. Nie było jakoś trudno. Ostatnio się ich przestraszyłam, kiedy właśnie tutaj baraszkowałam. Tak myślę, kto nam jeszcze został. Te hieny cmentarne się ewidentnie zbagowały. No, tu jest jeszcze ta. Przejście i słyszę więcej cięstworów. Spowolnienie, srebrny puchar. Ekstrakt many, ekstrakt leczniczy, eliksir wzmocnienia chyba many? Czego? Ducha, tak, dokładnie. Te mięska to może byśmy sobie pozbierali. O, pas mocy w ogóle tutaj był. Jak on się w ogóle prezentuje? O, to do siły plus 10. To naprawdę niezły pasek. Okej, tutaj już niczego raczej nie ma więcej. Nie wiem, czy słyszycie cieniostwora, ale ja słyszę. A może tam jest na przykład ten nieumarły cieniostwór? W sumie mam róg jeden chyba do oddania. Okej, widzę go. Widzę, że jest chyba jeden. Widzę, że ma problemy ze sobą. Na szczęście na moją korzyść. Okej, czyli były tutaj trzy cieniostwory. Przemiana w cieniostwora, błyskawica. Skrzyneczka. Długotrwała mikstura szybkości, złoto. Skórzany mieszek, ekstrakt many. Złoto, wzmocnienie skóry, ekstrakt leczniczy. Znowu więcej złota. Średni kołczan bełtów, strzał. Kruczy dziób tutaj był. Duża bryłka srebra. Mamy złoże srebra. Fajnie. Super, naprawdę. Myślę, że skoro to jest dodatkowy odcinek, to też na mgliste moczary moglibyśmy się wybrać tak naprawdę. I zrobić parę rzeczy, ale jeszcze też mamy inne sprawy na głowie. Na przykład mamy skarby też do wykopania. Nie wiem, czy o nich jeszcze ktokolwiek pamięta, ale mam dwie mapy skarbów w ekwipunku. Także też fajnie by było tutaj coś z tym zrobić. Akurat widzę, że robi się widno na zewnątrz. Trzy cieniostwory w jednej jaskini. No, przecudownie. Niedźwiedź albinos pokonany. Tutaj też już cała ta dolinka jest czysta. Zastanawiam się, gdzie się teraz udać. Myślę, że możemy między winnicą Rity a wioską Silbach troszeczkę podryftować. Ewentualnie możemy zajrzeć do kanałów, bo tam mamy przy kanałach aż dwie rzeczy do ogarnięcia. Natomiast nie wiem, czy na kanały nie przydałby nam się osobny odcinek.
bo jednak kanały są dosyć obszerne i są do nich różne wejścia, więc chyba jednak na kanały zostawimy sobie osobny materiał. Też osobny planuję taki bonusowy na te wysepki, ponieważ tam też podobno możemy coś znaleźć. Oczywiście mówimy o wysepkach na wodzie. I na tą dodatkową świątynię chyba też będzie osobny odcinek. Dobra, w tę stronę chyba nie potrzebuję iść. Weźmiemy gońca Araxos do Silbach i przejdziemy się z Silbach do winnicy Rity. Z wyciągniętym łukiem, zobaczymy, czy tam można coś znaleźć, czy nie. Cześć, panie goniec, zabierz mnie do wioski Silbach. Wioski, oczy. No i będziemy teraz tutaj się przechadzać, zobaczymy, czy coś jesteśmy w stanie znaleźć. O, widzę fajny kadr. Tam też może być coś ciekawego w... Jest jeszcze ten jeden cieniostwór do wybicia na przykład. Też można by było, myślę, że to zrobić. W ogóle ile ja mam punktów nauki? 37. Mamy 40 poziom. Dobra, to co? Weźmiemy sobie może tutaj faktycznie łuk. O, widzę, że pani nowi myśliwi wrócili na swoje miejsce. Kiedyś ich szukałam i nie mogłam znaleźć. Także miło bardzo. Okej. Okay. Tutaj no nie widzę, żeby ktoś chodził. A może już tego Nordmarczyka zabiłam? Wiecie co, zerkniemy sobie do wykonanych listów gończych. Wykonane listy gończe. Kretoszczur, magowie, lodowe wilki, twardziel, tak, wdowa, mytnik, mokry, nie, ten gościu powinien gdzieś tutaj dalej być. Tu są bandyci. Ciekawe. Może ten Nordmarczyk będzie w tej jaskini koło Rity? Tam jest jedna taka jaskinia, gdzie kiedyś byli bandyci. Rozerwę cię. Spróbuj, gościu. Spróbujcie szczęścia, panowie. Aha, najpierw łucznik. Ale mi zasadził, gościu. No. Dawaj. O, serio? Dobra. No nie powiem, ledwo się udało. Ja chyba powinna mieć jakąś pełnię życia w ekwipunku. Mam, nie mam pełni, ale mamy takie 75. Wydaje mi się, że chwilowo wystarczy. Łuk związu, takim gównem nie chłopie biłeś. Dobra, bo tak jak mówię, potrzebujemy namierzyć nasz cel. Zimny. Czy to nie jest właśnie ten Nordmarczyk, którego szukam? Nie wiemy, jakie ma imię. Więc jest to jakoś możliwe, że to może być właśnie ten Nordmarczyk. W sumie wygląda chyba na Nordmarczyka. Tak. Chodź do mnie. Oczywiście będzie bił bronią dwuręczną. O kurna. O fuck, dobra. Bo ja troszeczkę źle wymierzyłam obronę. O ja, aż mi grę zlagowało. Wiecie co? A może by tak wziąć faktycznie na niego jakąś bryłę lodu albo spowolnienie? Chociaż spowolnienia osobiście jakoś nie lubię bardzo, bo nie mogę wtedy wyczuć, jak atakują ci przeciwnicy, dlatego spowolnienie jednak nie podoba mi się. Dobra, zimny i zostały nam kanały, ale kanały to będzie prawdopodobnie jakiś tam odcinek inny. Ale możemy skarby wykopać i możemy jeszcze iść do miejsca, gdzie mnie nie było, bo ominęłam. I może uda nam się odkryć jeden easter egg. Jest jeszcze jeden, który na pewno dzisiaj odkryjemy, jeżeli się tym zajmę za chwilę. Także byłoby to dobre. Naprawdę dobre. Wiecie co? Ja bym sobie w niego strzeliła jakąś bryłą lodu. Leczenie ciężkich ran. Mam dużo brył lodu, więc na spokojnie będziemy w stanie gościowi zrobić krzywdę. Marvin, możesz wyciągnąć zwykłą kosę? Fuck. Gościu mi się odmrozi, zanim go zabije. A ja jednak nie. Marvin,
Możesz schować tę broń? Dziękuję. Cześć, panie zimny. Miał tylko knura przy sobie. I to chyba był ten Nordmarczyk, nie mylę się? Wykonane listy gończe. Nordmarczyk nie będzie już niepokoił mieszkańców Silbach. Dobra. To póki jesteśmy tutaj w okolicy, to teraz tak. Jak tutaj będzie najbliżej się udać? Może gdybyśmy się... Ale to muszę gońca, czyli z winnicy Rity. To będzie jedno miejsce. Tutaj jeszcze w ogóle też jest trochę ta łatajstwa. Już może nie będziemy, nie wiadomo... Ile, wiecie, klepać tego wszystkiego. Z wargami co najwyżej się mogę dłużej pobawić, bo nie chciałabym od nich jednego berwać. Chociaż widzę, że bardzo chcą w parze do mnie przybiec. Albo i nie. Wiecie, takie wargi to nie jest już jakiś kłopot. Ale jednak nie chciałabym dostać. Chodź, panie warg. Pięknie. To co, weźmiemy sobie gońca. Do obozu węglarzy byśmy się wtedy przewieźli i pójdziemy sobie na bagna, na moczary mgliste, ponieważ tam jest jeden skarb. Mamy mapę i tam nas ona prowadzi. Oraz jest tam również jedno miejsce, które ominęłam na tych bagnach, plus możemy tam spotkać Fabio, z tego co mi się kojarzy. Chociaż nie wiem, czy oni przypadkiem nie umarli. Bo podobno tam na tych bagnach jest dosyć niefajnie i możemy znaleźć ich trupy. Tylko nie wiem, czy to w tym rozdziale, czy w kolejnym. Podobno, ale niepotwierdzone info, także na razie nastawmy się, że jednak ich tam znajdziemy. Tutaj oczywiście Knut. On powinien mieć dla nas dwa zadania, ale to już one mi się raczej nie uaktywnią. Dwa albo jedno. Nie do końca pamiętam. Ale odnośnie tego, po co tutaj idę? Nie tylko po skarb, ponieważ okazuje się, że jest tutaj miejsce teleportacyjne, o którym w ogóle za cholerę nie wiedziałam, bo ominęłam sobie jaskinię. W jednym miejscu, gdzie biliśmy bagiennego golema. I teraz tak, sprawdźmy, czy tutaj w tej osadzie żyją tutaj ludzie. Dobrze. Czyli na razie jest wszystko w porządku. Możemy spróbować zagadać na przykład do Fabio. Wilczy syn tutaj jest. W ogóle tutaj w chacie podobnoż pojawia się dziwna baba tak zwana. Ja również jej jeszcze nie spotkałam. Fabio, jesteś tutaj? Nie, ale tutaj jest, tu jest Fabio. Ej, ty. Jak wam się tutaj żyje? Co słychać? Ciągle nie wierzę, że dałem. No dobra, ale jak widzę, żyjecie sobie ładnie, fajnie, miło. I tutaj gdzieś powinien być iksik dla mnie do wykopania. Tutaj? Czy dalej? Wiecie co, odpalę sobie tą mapę, którą mamy, czyli tą. No, w tym miejscu powinien być X. Natomiast nie wiem, dlaczego go na razie nie ma. Może dlatego, że teraz odpaliłam tę mapę tak dosyć późnawo. Także za chwilę może tutaj wrócimy i spróbujemy to ogarnąć. Tymczasem idziemy w bagno. Nie wiem, ile mamy jeszcze czasu na odcinku takim tym bonusowym, chociaż na pewno wam wyślę szukanie tego jednego gościa, tego nowicjusza, bo za dużo czasu mi zeszło na tym, żeby znaleźć miejsce jego pobytu. My idziemy w stronę Tom. Nie wiem, jakim cudem, ale ja tutaj nie weszłam do środka. W ogóle nie było mnie tutaj. A tu możemy znaleźć bardzo fajne rzeczy. Między innymi właśnie krąg teleportacyjny. I jeden easter egg, o którym powiem wam, jak będziemy już na miejscu. Tutaj jest też dużo tych nietoperzy, także sprawdzimy sobie, jak sobie z nimi radzę. Wzięliście tą beczkę? Ona po prostu przyjechała. Dobra, będziemy wykopywać złoża na samym końcu. Tutaj jest dużo szkieletów goblinów. I szkielet łucznik też jest. Witam. Wiecie, my już walczyliśmy z tymi przeklętymi, także raczej bez problemów większych. I tutaj jest runa teleportacyjna. Okej, prawo. Okej, prawo. Przyjaciel kusznika, lekki luk machoniowy, bełty i strzały.
Dalej słyszę jakieś szkielety i nie wiem, czy słyszycie, ale jest tutaj dźwięk kowadła. No, szkieleta kowala nie ma tutaj. Natomiast jest easter egg, który prawdopodobnie przedstawia nam właśnie ducha kowala. Ale to za chwilkę. Okej, bo tutaj będą te nietoperze. Także może bym się jednak wyleczyła na fulla. Jak ja stoję z czasem? Pewnie mi zaraz będzie dzwonił budzik. Nie, jeszcze nie. To może nawet ten skarb zgarniemy. W kolejnym odcinku też będę chciała zgarnąć skarb spod latarni morskiej. Wydaje mi się, że to w kolejnym zrobimy sobie takim bonusowym. Witam, pan wielki nietoperz. Jak widzicie, już nie są problemem, tylko jest ich tutaj od groma. Ale nie robią już aż tak wiele jak kiedyś. Pięknie. Z nich też niestety nic nie ma, dlatego to troszeczkę takie smutne. Ale no, trudno się mówi. Ja powinnam w stanie właśnie być je trafiać, bo dosyć duży mamy tutaj właśnie taki, wiecie, jak to się nazywa, bufor, jeżeli chodzi o trafianie. Pięknie i pięknie. I to chyba są już wszystkie nietoperze. Tutaj jakiś eliksir. Wielki nietoperz. Sprawdzimy sobie telekinezą najlepiej, czy coś tu jest. Strzały i esencja many. Słychać też szkielety. One są jeszcze tam po drugiej stronie. I tutaj jakiś łuk chyba. I parę strzał. I oczywiście złoża, także wykopujemy. Nie wiem, czy ktoś skupuje żelazo. Chyba nie za bardzo. W sumie byłoby to głupie, gdybyśmy mogli skupować żelazo, no bo jednak dużo osób bawi się w kowalstwo tutaj. Co nie jest ani trochę dziwne, no bo możemy sobie wykonywać wszystko tak naprawdę. Te łupki żelazne też nie wiem, czy się nie przydają do jakichś łuków czasami. Także nie dziwię się. Tutaj już kopałam i tutaj już chyba nie ma żadnej żyły. No dobrze. Tutaj jest kolejna. Jeżeli jakąś ominęłam, no to szkoda, ale z drugiej strony mam i tak wystarczająco dużo tych łupek. Okej, jeszcze jakiś nietoperz jeden. Where are you? On jest po drugiej stronie chyba. Tak mi się coś wydaje. Okej, tutaj nie było żadnego złoża. Tak, na 100% on jest po drugiej stronie. Mam nadzieję tylko, że mi się uaktywnił ten skarb, bo kurczę, powinien być w tamtym miejscu, gdzie byliśmy, a się nie pojawił. Okej, i teraz tak, wyjście będzie z tej strony. Nie, tutaj idziemy dalej. Także dokładnie. I na dole mamy szkielety gobliny. Okej, tu jest tylko powieszony jakiś szkielet. I tutaj wygląda na to, że nic nie ma w tej odnodze. Tylko exp był tutaj. A tutaj jest oczywiście nietoperz po drugiej stronie. Prawo, prawo. Aha, super. Będzie mi był teraz przez ścianę, tak? Dobra, no nie wiem. A musimy otworzyć. Prawo. Cześć, panie nietoperz. Tu chyba jeszcze jeden jest. Dokładnie. Super. No i co? Jak widzicie, zbliżamy się do odgłosów tego kowadła. Tutaj nic za beczkami? Nie. No, mamy kopalnię żelaza. Tak naprawdę, jakbyśmy chcieli, to moglibyśmy powiedzieć to ludziom Araxos, ale nie da się niestety tego zrobić. Szkoda. No, i właśnie ustało bicie. Tutaj jest ogólnie też wiedza magiczna. Tutaj piła na wejściu. Tutaj jest easter egg odnośnie kowala, który jest duchem. To kowadło, kiedy tutaj nas nie ma, właśnie ktoś w nie bije. A normalnie nikogo tutaj nie ma. Prawo, prawo, lewo, lewo. Rubinowe ostrze, wyrok, rozbijacz głów, okruchy magicznej rudy i łupka żelazna. I co? I to jest chyba wszystko w tym miejscu.
No i jeszcze trochę wody. Dobra, jak my stoimy z czasem? Dobrze stoimy z czasem. Jeszcze raz bym się przyjrzała tej mapie. Ponieważ boję się, że się coś zbugowało. No jesteśmy, jak widzicie, bardzo blisko. I to jest jedyny punkt, gdzie nas jeszcze nie było. Więc mam nadzieję, że teraz się nam to odbaguje. Nie powiem, byłoby to bardzo miłe. Chciałam się już stąd teleportować, no ale skoro nam się to nie odbagowało, no to musimy jeszcze chwilę poczekać z teleportacją. Z tego miejsca. Spróbujemy wykopać właśnie ten iksik. On powinien być tu w okolicy. Niedaleko Fabio. No, jak widzicie, tutaj ludzie żyją. Jest wszystko dobrze. Tutaj gdzieś ten X powinien być. Mamy go. Odblokował się. Więc możemy wykopać teraz skarb. I jakby się dobrze udało, to moglibyśmy jeszcze skarb w tej latarni morskiej zrobić. A, sądzę, że coś znalazłem. Dokładnie. Mamy kufer. A w nim postrach kłód, to jest broń, która była naprawdę dobrą bronią, lekki miecz mistrzowski, skórzany mieszek, stara moneta, perła oraz eliksir życia, receptura. Myślałam, żeby sobie kupić recepturę na eliksir życia, no i proszę bardzo, nie muszę kupować, bo już ją mam. Rozumiem. No, tutaj są potrzebne wschodnie fiołki. Myślę, że jak już zrobimy wszystkie eliksiry siły, to właśnie będziemy robić w następnej kolejności właśnie te. I teraz tak, jakby się tutaj dostać? Weźmiemy sobie teleport. Teleportem pójdziemy na bursztynowe wybrzeże. Po raz drugi już dzisiaj. O, to jeszcze kołd Chanbeltów był na wejściu? To nie wiedziałam. I z bursztynowego wybrzeża weźmiemy sobie łódkę pod latarnię morską. Tylko mam za mało many. Spokojnie, jestem tylko rozczarowana delikatnie. A ten amulet magii? No, mana 10+. Fajnie w sumie. Dobra, gdzie ja mam to? Jedzonko to będzie. Ziółka na manę. Zostawiłam sobie dużo niebieskiego bzu, no bo on będzie dla nas najlepszy. Wybierz lokację. Bursztyn na wybrzeże. No i co, zejdziemy sobie. Myślę, że do kanału wejdziemy od strony tutaj właśnie tego miejsca. Ewentualnie od strony miasta, tak jak raz już wchodziliśmy. Jak widzicie, mamy poświadczenie teraz, że już nie stanowią problemów te... jak to się nazywa? Te nietoperze. Tutaj też przy okazji jakiś topielec, widzę, że się zrespił i to nie jeden. Ognisty jaszczur też powinien tutaj gdzieś być jakiś, dokładnie. Także możemy sobie jeszcze tutaj podekspić delikatnie. Nawet dwa ogniste jaszczury. Raczej bez problemów. Fajnie. Trochę jeszcze expa. Jak tak dalej pójdzie, to wbijemy jeszcze jeden poziom dzisiaj. Ale myślę, że w kolejnym odcinku na spokojnie, dzięki kanałom, taki poziom wbijemy. Jak widzicie, łatwo poszło. Zrobię F5 na wszelki wypadek, jakby tamten jednak chciał mnie zaatakować. Też na jednej wysepce zostawiłam ognistą jaszczurkę. Nie wiem, czy pamiętacie, w którym miejscu. Więc tam też trzeba będzie się udać i tutaj też jakieś towary widzę, że są. Pięknie. No i jedno kombo. Okej, i jak tutaj wejść do środka? Widzę, że od strony wody. No. Tutaj jakieś itemsy. Rum i grog. Dobra, i sprawdzimy, czy tutaj nie było coś przy tej skale. No widzę, że niestety nie było tutaj niczego. Tutaj jakaś pojedyncza ryba. To co? Na koniec odcinka jeszcze sobie zbierzemy jeden skarb. Tylko weźmiemy sobie Duncana, żeby nas przewiózł na drugą stronę, bo nie chcę się tam płynąć w pław. Tylko jeszcze dla pewności odczytam sobie mapę. Żeby nie było też, że się coś zbaguje. Tak, tutaj mamy wejście. To jest podwodne wejście, także wejdziemy sobie. Duncan prawdopodobnie tutaj sobie jest przy właśnie sieci. Hej! Zabierz mnie do... pod latarnię. Ale
Super. No. I jesteśmy na miejscu. Tutaj prawdopodobnie już wszystko mamy, oprócz właśnie tego jednego miejsca. Te wysepki wszystkie trzeba będzie też opłynąć, tą świątynię trzeba będzie odwiedzić, chociaż tam dużo tych pełzaczy królewskich. A jak już się zdążyliśmy zorientować po kopalni, o matko, po kopalni srebra, no to faktycznie stanowią problem. No ale dobrze, tutaj widzę, że po tym kamieniu mogę się nawet przespacerować kawałek. I czy tutaj jest teraz otwarte? Jak najbardziej. Tylko, o matko, dobra. Jak widzicie, tutaj jest dosyć wąsko. Jesteśmy w jakiejś jaskini i mamy miejsce ze skarbem i ciało jakiegoś pirata. O matko boska. Zwłoki. Wytrych, piracki kordelas oraz ostatnia wiadomość. Znalazłem ją przy zwłokach pirata pod latarnią morską. Ostatnia wiadomość. Bogactwo, sława, władza. Osiągnąłem wszystko, co ten świat miał do zaoferowania. Przynajmniej tak mi się wydawało. Zdradzony, oszukany i pozostawiony samemu sobie, skryłem się tak, by mnie nikt nie odnalazł. Ta krwawa kompania dała mi porządnie w kość. Nie mam złudzeń co do mojego losu. To miejsce będzie moim grobem. Otoczony jest złotem, którego nie mogę wykorzystać. Dostaję swoją nauczkę od życia. Poszukiwaczu przygód, chcesz moje skarby? Bierz je. Wszystko znajdziesz tutaj. Kapitan Celebrindak? Celebrindak? Nie wiem. Być może. Na pewno możemy otworzyć kuferki. Potem zobaczymy jeszcze telekinezą, czy jestem w stanie inne rzeczy otworzyć. Eliksir zręczności, eliksir siły, złoty pierścień, złoty puchar, złoty talerz. Cudownie. Jeszcze jakieś złoto pojedyncze. I kuferek drugi. O, proszę bardzo. Miecz mistrzowski. Postrach kłód. Wyrok. Włócznia żołnierska oraz zdobiona kusza i pustynny łuk. Naprawdę bardzo dużo fajnych schematów i wszystkiego. No, ewidentnie ogromny skarb. Pięknie. Moi drodzy, wydaje mi się, że w tym miejscu możemy zakończyć sobie dzisiejszy odcinek. W kolejnym będziemy... Tutaj nawet widzę, że nie musiałam nurkować. W kolejnym będziemy pływać wokół wysepek, ponieważ można przy nich znaleźć jakieś towary. I myślę, że udamy się na tą drugą stronę bagien, żeby tą świątynią się zająć. Uważam, że to też nie byłoby głupie. I ewentualnie kanały. Chociaż te kanały chodzą mi teraz po głowie najbardziej. Więc myślę, że od kanałów zaczniemy. Cześć, Duncan. Hej. Zabierz mnie do... Moment. W sumie to się... No właśnie. Przy okazji pozbyłem się tych czerwonych jaszczurów. Naprawdę udało ci się to zrobić. Słyszałem, że nawet tropiciele Zaraxos miewają z nimi problemy. Nie mam nic, co mógłbym dać ci w ramach nagrody, ale może uda ci się znaleźć jakieś ciekawe skarby w tych zatopionych statkach na plaży. Chłopcy często tam coś znajdowali. Jasne. Weźmiemy się do portu. Portu. Ależ... I myślę, że zaczniemy od kanału w kolejnym odcinku. Mamy do nich różne wejścia, od strony Araxos też jest wejście. Więc myślę, że będziemy coś próbować robić, ale zacznijmy sobie od tego miejsca, gdzie zaczynaliśmy poszukiwania zaginionego piwa. Ponieważ tutaj zatrzymały mnie właśnie te nietoperze, więc będą pierwszymi, których się pozbędę. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Słyszymy się już w kolejnym, gdzie zajmiemy się kanałami i zobaczymy, co uda nam się jeszcze zrobić. Taki odcinek bonusowy, które się pojawi prawdopodobnie w sobotę. Także trzymajcie się i cześć!